Kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Temat bardzo przez Was pożądany w kontekście tego, że już w listopadzie będzie miał premiery nowy FS. W ostatni weekend mieliśmy prawdziwy potop informacji dotyczących najnowszego produktu od Giant Software. To oczywiście jest związane z zakończonym właśnie FarmCon 24, który przyniósł nam mnóstwo informacji o nowym FS-ie. Oczywiście najbardziej emocjonującym tematem była sprawa dynamicznego podłoża, GPS, nowy pracownik i jego możliwości, nowe uprawy oraz mapa Riverbend Springs i tak dalej. Ale oprócz tych dużych tematów jest również kilka takich mniejszych rzeczy, które wydają się również interesujące. Jak dobrze wiecie, w najnowszym Farming Simulator 25 będzie użyty ulepszony Giants Engine 10. Sprawa silnika do tej gry wydaje się być bardzo kontrowersyjna, przynajmniej w opinii sporej części graczy. Giants wprowadza zmiany w ich autorskim silniku i o tych zmianach dużo się aktualnie mówi w kontekście gleby 3D, efektów pogodowych, optymalizacji gry i tak dalej, ale dzisiaj mam zamiar mówić o rzeczach mniejszego kalibru. Współzałożyciel i dyrektor techniczny Giants Software, Stefan Geiger, który zaprezentował szereg udoskonaleń technicznych Giants Engine 10, poinformował również, że jednym z ulepszeń silnika gry jest wprowadzenie animacji twarzy NPC-ów. Animacja twarzy NPC-ów będzie sprowadzała się do synchronizacji pracy ust z dźwiękiem. Dzięki temu będą mogły być wyrażane emocje. Słowo emocje to słowo klucz podczas ostatniego FarmCon 24. To słowo padało wielokrotnie z ust najważniejszych osób, które mają największy wpływ na rozwój kolejnej wersji Farming Simulator. O emocjach bardzo dużo mówił również Florian Buse, który jest głównym autorem map do nadchodzącego Farming Simulator 25. Oprócz synchronizacji ust z dźwiękiem, Giants Engine 10 wprowadza również animacje wtórne dotyczące oczu, powiek, brwi oraz policzków. Tak więc możemy powiedzieć, że na pewno w najnowszym farmingu NPC będą wyglądali o wiele bardziej realnie. Farming Simulator 22 mieliśmy możliwość kustomizacji ubiorów, Farming Simulator 25 idzie o krok dalej. Dla wielu z Was to wygląda na dużo wysiłku w obszarze, który tak naprawdę nie ma znaczenia. Chyba, że wprowadzą jakąś historię lub interakcję z NPC-em. Usprawnienie to może być również związane z nowym samouczkiem, którym właśnie taki NPC może wprowadzać Was w tajniki rolnictwa, grając w Farming Simulator 25. A może jest to pewnego rodzaju wprowadzenie nas w jakiś tryb fabularny w grze? Być może. Z pewnością Giant zauważył stale rosnący trend na YouTubie, na którym to Farming Simulator często jest używany właśnie w takim charakterze, gdzie YouTubowi twórcy, bazując na możliwościach Farming Simulator, opowiadają różne historie. Co sądzicie o animacji twarzy? Podejrzewam, że ten kierunek, w którym kroczy Giants, może niekoniecznie spodobać się tym graczom, którzy grając w Farming Simulator, często skracając drogę, przejeżdżając przez nie swoje pola. Być może w przyszłości w takiej sytuacji zostaną powitani odpowiednio miłą wiązanką, połączoną z charakterystycznym gestem ze środkowym palcem. Pozdrawiam, Anton.